To, czy roślina będzie zdrowo, bujnie, gęsto i radośnie rosła w Waszym ogrodzie, zależy w dużej mierze od tego, czy dobrze dobraliśmy ją do gleby, w której ona ma rosnąć. Możecie się spotkać z bardzo różnymi parametrami dotyczącymi gleby. Może być gleba gliniasta, piaszczysta, żyzna, urodzajna, próchnicza, przepuszczalna, wilgotna, umiarkowanie wilgotna. Co to właściwie oznacza? Gleboznawstwo to jest duża dziedzina, taka kobyła. Ja tutaj zechcę wyjaśnić kilka rzeczy na poziomie takim naprawdę podstawowym. Najprościej będzie z glebą gliniastą i piaszczystą, bo tutaj chodzi o strukturę. Jak weźmiemy sobie garść takiej ziemi do ręki, to w zależności od tego, jak ona się zachowuje, czyli czy przesypuje nam się przez palce, no to jest piaszczysta, czy zatrzymuje się i można z niej ulepić taki wręcz wałeczek, no to jest gliniasta, no to łatwo jest tutaj wyczuć, jaka jest struktura tej gleby, a wszystko, co jest takie pomiędzy gliną a piachem, jest piaszczysto-gliniaste. Kolejny parametr to żyzność. Zarówno gleba piaszczysta, jak i gleba gliniasta może być glebą żyzną, czyli bogatą w różne składniki pokarmowe, w różne składniki mineralne. Można też o niej powiedzieć, że jest to gleba zasobna. No dobra, a co to jest gleba próchnicza? Gleba próchnicza zawiera dużą ilość materii organicznej, czyli rozłożonych szczątków roślinnych. Możemy sobie to wyobrazić tak, że na przykład w lesie są drzewa, z drzew spadają liście, te liście kompostują się bezpośrednio w miejscu, gdzie spadły i w tym miejscu z tych liści wytwarza się no, taki kompost liściowy. To jest ta właśnie próchnicza gleba. Jeśli pomyślimy o kompoście, który jest tą właśnie najbardziej próchniczą z próchniczych gleb i o jego strukturze, to nie jest ona ani gliniasta, ani piaszczysta, tak jak o tym mówiłam wcześniej, ale jest gruzełkowata, czyli są wyczuwalne cząsteczki, ale one nie przesypują się przez palce tak jak piach. I taka struktura gruzełkowata jest zwykle najbardziej pożądana. Bo zobaczcie, kompost jest i żyzny, bo ma mnóstwo składników tych mineralnych, i jest próchniczy z samego faktu, jak został wytworzony, i ma kolejny parametr, jest przepuszczalny. A o co chodzi z przepuszczalnością? O to, w jaki sposób zachowuje się woda, która spadnie na tą glebę. I możemy sobie wyobrazić glinę, na którą pada deszcz, albo którą podlewamy i robi się na niej kałuża, bo jest słaba przepuszczalność. Ta woda słabo drenuje w głąb tej gleby. Jeżeli sobie pomyślimy o piasku, to przez piasek woda wręcz przesiąka momentalnie. Tylko co padało, a za chwilę jest już sucho, bo woda po prostu przesiąkła. To jest zbyt duża przepuszczalność tego gruntu. Natomiast jeżeli chodzi o glebę taką gruzełkowatą, o ten kompost właśnie, tam jest balans. Czyli ta woda owszem przesiąka, ta gleba jest przepuszczalna, natomiast nie wysycha momentalnie tak jak piach, ponieważ te cząsteczki materii organicznej pozwalają na kumulowanie tej wody w tej glebie. Przepuszczalność gleby jest istotna, zwłaszcza przy bylinach, bo krzewy to dobrze rosną nawet w glinie, natomiast byliny najczęściej lepiej rosną na glebach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, no albo właśnie takich kompostowych. I wypadałoby tu jeszcze wspomnieć o wilgotności. Gleba może być wilgotna, umiarkowanie wilgotna, to zależy od jej struktury. Bo na glinie, jak ten deszcz popada, woda będzie stała, czyli gleba będzie wilgotna. Gleba umiarkowanie wilgotna najczęściej będzie się utrzymywała w miejscach lekko ocienionych, gdzie nie ma aż takiego dużego parowania, ale też tam, gdzie mamy założone nawadnianie ogrodu. Tam możemy sobie regulować dowolnie tą wilgotnością. I zostaje jeszcze pH, ono ma duże znaczenie dla przyswajania składników tych pokarmowych przez roślinę z gleby. Różne rośliny są do tego w różny sposób przystosowane i no, dla niektórych pH ma znaczenie. Zwykle jest to wskazywane gdzieś w opisach roślin, że na przykład potrzebuje gleby kwaśnej albo lubi glebę wapienną.
Jeżeli takie informacje nie są podawane, no to zwykle tej roślinie jest akurat wszystko jedno. No to teraz w praktyce, jak to można odczytać? Katalog roślin Związku Szkółkarzy Polskich i zobaczmy, zawilec. Najlepiej rośnie na glebie wapiennej, czyli wiemy, że absolutnie nie posadzimy go na jednej rabacie z rododendronem, który lubi glebę kwaśną. Czytamy dalej, niezbyt ciężkiej, przepuszczalnej, czyli na pewno nie na glinie. Ale czy musi to być świetnej jakości żyzny kompost? No niekoniecznie, byle nie była to gleba ciężka i nieprzepuszczalna. Inna roślina. Wymaga dobrej, żyznej, próchniczej gleby. No to taką roślinę sadziłabym po prostu w kompoście. Inny przykład, zawciąg. Dobrze rośnie na każdej glebie, także piaszczystej. Czyli jak w ogródku mamy piasek, to naprawdę nie musimy się przejmować tym, żeby go teraz jakoś bardzo użyźniać, bardzo uzdatniać. Da radę. A co z trawami? Tutaj na przykład miskant wymaga gleby żyznej, no bo jak sobie popatrzymy na tą masę tych liści, które musi ta roślina wytworzyć, no to potrzebuje mieć z czego, musi mieć zasobną, żyzną glebę, żeby taką dużą masę liści wytworzyć. I stale wilgotnej, co oznacza, że albo posadzimy takiego miskanta, mając nawodnienie swojego ogrodu na rabatach albo gdzieś nawet w okolicy jakiegoś oczka wodnego. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam dobrać odpowiednie rośliny do ogrodu.